Zanim przedstawię uczestników tego panelu, przywitam się z Państwem jako Marcin Żyła. Ja jestem dziennikarzem Tygodnika Powszechnego i zapewne była o tym już mowa, ale w obecnym numerze Tygodnika Powszechnego mamy wspaniały dodatek specjalny Francja i Solidarność, do którego lektury Państwa bardzo namawiam. Jak się składa, że większość uczestników dzisiejszej drugiej rozmowy jest również, występuje na łamach tego dodatku. Także tym bardziej zachęcam do sięgnięcia. Można ten dodatek potraktować jako rodzaj może nieformalnego katalogu konferencyjnego albo takiego suplementu do tego wszystkiego, o czym będziemy tutaj mówić. Proszę Państwa, bardzo miło jest mi powitać panią Elżbietę Jogałę, która jest tłumaczką literatury francuskiej, literatury włoskiej. Przez wiele lat, w latach 70. i 80. pracowała w Instytucie Francuskim w Krakowie. Słyszę, że jeszcze w latach 60. Dzień dobry. Pani Anna Bernhardt. Witamy serdecznie. To jest oczywiście Stowarzyszenie Instytutu Literackiego Kultura. No jedna z, tak tradycyjnie się mówiąc o tej instytucji zawsze opowiadało, że to jest, pełnią Państwo rolę takich strażników myśli, tradycji Jerzego Giedroycia, ale ja powiem coś więcej, bo to, co Państwo zrobili digitalizując te zbiory, udostępniając te archiwa, no to jest na pewno krok do przodu, więc to znacznie więcej. kultura.paryska.com to jest ten adres, pod który powinniśmy teraz się wszyscy udać po zakończeniu tego panelu. Pan Mirosław Chojecki, działacz opozycji, Komitet Obrony Robotników, Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, producent filmowy, i pan Henryk Woźniakowski, również działacz opozycji w czasach PRL-u, również chory i przez wiele lat, od początku lat 90. do późnej wiosny tego roku, prezes zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak w Krakowie. Proszę Państwa, mamy mało czasu, więc ja będę się starał swoje słowa ograniczać, ale jedną rzecz chciałbym tutaj szybciutko przez 1 minutę jeszcze powiedzieć, bo ta rozmowa będzie dotyczyła wspierania przez Francję i Francuzów wolności słowa w Polsce. Będziemy pewnie dużo rozmawiać o takiej pomocy bezpośredniej, pomocy przedmiotowej, to przecież był przemyt ciężkich urządzeń, takich jak powielacze na przykład, ale jakoś nie mogę pozbyć się wrażenia, że rozmawiamy w miejscu, które jest odległe ledwie niecałe 200 kilometrów od takiego świata, który w dalszym ciągu takiej pomocy potrzebuje. I ta solidarność i te świadectwa, bo tutaj od więzi przechodzimy do świadectw, są w dalszym ciągu potrzebne nie tylko ze strony Francji i Europy Zachodniej, ale także ze strony Polski. Więc jak tutaj będziemy rozmawiać o latach 80. przede wszystkim, to pamiętajmy też o tym, co dzieje się teraz. Miejmy też gdzieś w tyle głowy postaci odważnych Białorusinów, Rosjan, Ukraińców na wschodzie tego kraju, który, tak jak rozmawiamy dzisiaj, również walczył dokładnie o te same ideały, o które Państwo staraliście się walczyć, walczyliście w latach 80. Dobrze, tyle ode mnie. Ja tutaj mam bardzo ściśle określoną kolejność wystąpień, której będę przestrzegał, i zaczniemy od pana Mirosława Chojeckiego, który opowie nam o pomocy finansowej i materialnej dla podziemnego ruchu wydawniczego w Polsce. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja już siedziałem. Ja nie muszę. Słucham? Więc proszę Państwa, ja mam głębokie takie przekonanie, że najbardziej to się dzieje. Dobrze, to tutaj. Ja mam takie głębokie przekonanie, że najciekawsze, najbardziej spontaniczne wypowiedzi są takie, które są odpowiednio wcześniej przygotowane, napisane i potem w trakcie debaty odczytywane. Ja natomiast mam taki problem, że swoje wystąpienie napisałem, w domu zostawiłem, ale i tak mnie zostawił, to i tak okularów nie wziąłem, bo je zapomniałem. No jest taka sytuacja. Rozumiecie sobie, cały pomysł na to, że czymś tu się zajmę, się uwali. Więc tak, ja bym najpierw się cofnął nie 40 lat temu, tylko 33 lata temu. Bowiem, proszę Państwa, dzisiaj mamy rocznicę uchwalenia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. I myślę, że o tym trzeba też powiedzieć, bowiem był to po raz pierwszy od 1981 roku od jesieni wyjazd Lecha Wałęsy za granicę, wyjazd do Paryża. I w Paryżu spotkał się, był między innymi, nie będę wymieniał wszystkich nazwisk, ale z takimi osobami jak Andrzej Sacharow, jak na przykład, proszę, można prosto chodzić, jeszcze na kolana przede mną, nie. To był także Michel Rocard, to był Kramosław Mitterą. Rzeczywiście Lech Wałęsa przyjmowany był w Paryżu jako, co tu dużo ukrywać, no właściwie szef Rzeczypospolitej Polskiej. Nie tylko Solidarności, ale Rzeczypospolitej Polskiej. No dobrze, wróćmy 40 lat temu. 40 lat temu stan wojenny zastał mnie, przecież mi mówił, w Stanach Zjednoczonych 5 minut przed końcem. Oczywiście. Bo też nie mam poczucia czasu przecież. W mojej wieku nie ma poczucia czasu. Czas jest nieskończony. Więc otóż stan wojenny zastał mnie w Stanach Zjednoczonych. I 13 grudnia, gdy dotarła wiadomość, że stan wojenny został wprowadzony, pobiegłem do najbliższej agencji podróży, chcąc kupić bilet natychmiast do Warszawy, mając głębokie przekonanie, że chciałbym uczestniczyć w pogrzebie komunizmu, rozumiecie. Niestety samoloty nie latały, Reagan zawiesił wszystkie loty i na pogrzeb komunizmu musiałem jeszcze czekać ponad 8 lat. Z takich ważnych momentów to jest to, iż Francuzi zebrali w przeciągu kilku pierwszych tygodni blisko 7 milionów franków. To jest na ówczesne ponad $1 milion. I w tym uczestniczyli bardzo różni ludzie, i prywatni przedsiębiorcy, i indywidualne osoby, i różnego rodzaju organizacje. To było koordynowane przez związki zawodowe. Dla mnie tutaj taką niezwykle ważną postacią w tym momencie był Gabriel Mérétik. Gabriel Mérétik był wówczas szefem dzienników telewizyjnych telewizji francuskiej. I Gabriel wyemigrował z Polski w 1969 roku bodajże. Był pracownikiem Polskiego Radia, ale go, no, taka była sytuacja, że go wywalili z tego radia. No. Miał złe pochodzenie. No, i tak Gabriel został szefem tych dzienników telewizyjnych. W dziennikach telewizyjnych ukazywały się informacje o tym, gdzie, na jaki adres należy wysyłać czeki, na jakie konto należy wpłacać pieniądze. I myślę sobie, że także informacje o tym, co dzieje się w Polsce. Dzienniki telewizyjne francuskie przekazywały niezwykle rzetelnie i interesująco. Trzeba wziąć pod uwagę, że Gabriel miał wtedy nad Wisłą ogromną ilość przyjaciół, znajomych i mimo iż telefony nie działały, to jednak ta korespondencja dzięki transportom charytatywnym jednak krążyła. Jacky nam tutaj już opowiedział swoją historię, więc ja jej opowiadał nie będę, natomiast odczytam pewien fragment, który kiedyś sam byłem napisałem. Otóż, tak, bez patrzałek to, co ja tam będę widział. Trudno. Więc woła mnie redaktor Giedroyc. Woła mnie redaktor Giedroyc i mówi: zajmuje się pan koordynacją wysyłki sprzętu i w związku z tym otrzymuje sporo skarg na pana. Często zamawiający muszą czekać kilka miesięcy na zamówiony sprzęt. W wielu przypadkach wysyła pan powielacze w inne miejsca niż wskazane w zamówieniu. Zamawiający muszą to sobie odbierać niejednokrotnie z drugiego krańca Polski. Na co ja, panie redaktorze, sprzęt wysyłałem przy pomocy transportów charytatywnych, oznaczając specjalnie jedną czy dwie paczki. Zwykle na transport do konkretnego miejsca trzeba czekać, a przecież nie do wszystkich ośrodków w Polsce docierają transporty charytatywne organizowane przez komitety pomocy, z którymi mamy kontakt. Czasem kierowca nie zgadza się zabrać takiej przesyłki. Na co redaktor: to nie macie własnego transportu? Na co ja odpowiem: no nie mamy. Związki zawodowe chętnie opłacają zakupy sprzętu poligraficznego, ale nie chcą mieć nic wspólnego z nielegalną działalnością, czyli szmuglowaniem sprzętu przez granicę. Na co redaktor: to ja sfinansuję zakup ciężarówki. Co stało się rzeczywiście i tą ciężarówką jeździł właśnie Jacky Challot. To jest ta sama ciężarówka, którą Jacky 7 czy 8 razy wjeżdżał do Polski, za każdym razem przywożąc 8, 9 powielaczy wysokowydajnych. Razem przywiózł ponad 50 sztuk sprzętu. Dzięki temu mogło się ukazać w Polsce w okresie stanu wojennego około 6000 książek i ponad 3000 tytułów czasopism. Zresztą Jacky po powrocie z Polski doskonale nauczył się języka polskiego. Znaczy w więzieniu nauczył się fajnej grypsery. Na lotnisku w Paryżu, jak go witałem, to powiedział mi: ty kopsnij szluka. No, ale potem się nauczył języka polskiego, napisał pracę magisterską na temat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej, któremu to funduszowi przewodniczył Czesław Miłosz. W jego skład tam wchodzili redaktor Giedroyc, Józef Czapski, Gustaw Herling-Grudziński, no naprawdę sama śmietana polskiej kultury na Zachodzie. Ten fundusz współpracował bardzo blisko z taką fundacją, którą prowadziła Anet Labory. Była to Fundacja Pomocy Intelektualistom Europy Wschodniej. I dzięki współpracy tegoż funduszu miłoszowego i Fundacji Anet Labory w przeciągu okresu tych lat stanu wojennego udzielono ponad 200 stypendiów dla młodych ludzi, naukowców, zwykle naukowców, przyjeżdżających z Polski na 2-3 miesiące po to, żeby no, po pierwsze zaczerpnąć świeżego powietrza, a po drugie, ażeby studiować w bibliotekach francuskich. Dzięki tym wydawnictwom podziemnym ukazało się sporo książek, w tym także autorów francuskich, jak na przykład Alain Besançon, jak Jacques Maritain, Jean-Paul Sartre. Wszystkich nie wymienię, bo nie pamiętam. Mam to napisane, ale nie pamiętam. Natomiast taką najbardziej spektakularną naszą aktywnością, no bo ja, jak już powiedział redaktor Giedroyc, byłem odpowiedzialny za wysyłki sprzętu i materiałów poligraficznych do Polski i stąd Jacques, można powiedzieć, Jacky Challot mnie w pewien sposób podlegał, choć on był zawsze samodzielny, samorządny, niezależny i tak dalej. Otóż w pewnym momencie któryś ze związków zawodowych zaproponował nam, że dostarczy nam maszynki takie do zamykania puszek metalowych. No, bardzo fajnie. Pomyśleliśmy, puszki metalowe, mamy drukarnię, będziemy drukowali te obwoluty na te puszki, a do tych puszek będziemy pakowali farbę, miniatury kultury, pulsu, kontaktu, spotkań. No i tak to będzie w tych transportach charytatywnych spokojnie jeździło do Polski, bo nikt przecież puszek metalowych nie będzie otwierał na granicy. I rzeczywiście nikt na granicy nie otwierał. Jednakowoż pewnego razu przyjaciele, znajomi zaprosili grono osób, bowiem dostali puszki z kiełbaskami. Jakież to było zadowolenie. Niczego w kraju nie ma, a tu zrzuty z kiełbaskami z Paryża. Bardzo się ucieszyli. Sprosili tych osób. No jednak okazało się, że nie było tam żadnych kiełbasek, tylko od jednej była farba, drugiej miniatury książek. I tak zostałem opieprzony po raz kolejny. Ja myślę, że ja na tym chyba bym skończył. Dziękuję. Jak dobrze, że jesteśmy już po początku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w dodatku w Tygodniku Powszechnym rozmowę z panem Henrykiem Woźniakowskim ilustruje taka ciężarówka z transparentem, z logo i z nazwą Ouest-France, czyli koncernu medialnego do dziś potężnego, wydającego się, jeśli chodzi o nakład, najwięcej egzemplarzy gazet w całej Francji. Zapewne o pomocy, która wpłynęła stamtąd, pomocy wydawniczej, redaktorskiej, finansowej, pewnie też o niezwykłej postaci pana François i ten, którego już niestety nie ma z nami, ale pewnie o wielu, wielu innych rzeczach opowie nam teraz pan Henryk Woźniakowski. Zapraszam. W czasie włączania. On już się chyba tam siedzi. Bardzo. Proszę Państwa, mówimy tutaj o pomocy francuskiej w kontekście przede wszystkim pomocy wolnemu słowu. Ja chciałem jakby trzy takie flasze krótkie zrobić w tym czasie, który mam do dyspozycji. Mianowicie chciałem zasygnalizować, że ta pomoc francuska nie ograniczała się przecież tylko do pomocy materialnej, organizacyjnej, ale ona była także pomocą, by tak rzec, ideową, to znaczy zasilaniem polskiej opozycji, szeroko rozumianej, bo od, że tak powiem, katolików otwartych z odznaku Jerzego Turowicza po radykalną, antykomunistyczną opozycję, zasilała nas Francja swoimi ideami jeszcze znacznie wcześniej niż pojawiła się na horyzoncie polskim Solidarność, Związek Zawodowy. Oczywiście to nie jest rzecz nowa, bo idee płynące z Francji zasilały rozmaite polskie ruchy i polskie umysły przecież przynajmniej od XVII wieku, albo powstałe we Francji pod piórem Polaków tam przebywających. Znają Państwo pewnie, czy pamiętają, wiersz Mickiewiczowski egzegi monumentum, wzorowany na horacjańskiej odzie, który kończy się słowami: stąd mimo carskich gruźb na złość strażnikom ceł przemyca w Litwę Żyd tomiki moich dzieł. No więc stąd to ostatecznie było z Paryża, prawda? Bo z Paryża przez Petersburg i ostatecznie na Litwę Żyd przemycał tomiki dzieł. Zapewne wcześniej musiały przechodzić przez inne ręce. To się działo. Ale nie tutaj, nie o Mickiewiczu chcę mówić, tylko o moich środowiskach, w których się obracałem, a obracałem się właśnie trochę w środowiskach moim, że tak powiem, zawodowym i poniekąd rodzinnym środowiskiem było właśnie to środowisko Tygodnika Powszechnego i Znaku, a środowiskiem, z którym współdziałałem, poczynając od końca lat 70., różne kręgi opozycyjne, krakowskie i warszawskie. No więc te, że tak powiem, zakazane idee, które płynęły z Francji, no to powiedziałbym, że cóż, dla katolików otwartych to były przede wszystkim idee płynące z szeroko rozumianej myśli personalistycznej Maritaina, Muniera i dalszych myślicieli, którzy ich reinterpretowali także i w Polsce, poczynając od Karola Wojtyły i Józefa Tischnera. Natomiast no, kiedyś zapytałem Adama Michnika, jaka dla niego jest taka formacyjna książka, czy on potrafiłby wymienić jakąś taką formacyjną książkę zawierającą idee, które go ukształtowały i zdeterminowały jego działania, i on bez wahania powiedział: to jest Człowiek zbuntowany, to jest L'homme révolté, to jest Albert Camus. I zresztą znalazłem to samo wyznanie u innych także postaci z tego kręgu, między innymi u niedawno zmarłego Janka Lityńskiego. W kręgach krakowskich, swoiście krakowskiej opozycji, tak zwanych liberałów chrześcijańskich, zgrupowanych pod przywództwem intelektualnym Mirosława Zielskiego, czytaliśmy nieco inne książki, ale także już wspominanych tutaj autorów. Przede wszystkim tych, którzy objaśniali nam mechanikę ustroju totalitarnego, mechanizmy komunistyczne, bardzo dla nas przekonująco. I co prawda widzieliśmy wszyscy, że komunizm jest czymś, z czym walczymy, to jednak oświetlenie i prześwietlenie mechanizmów tych systemów przez francuskich intelektualistów było szczególnie odkrywcze dla nas. Często tutaj wtedy, w tych latach 70. i 80. szczególną popularnością i zasłużoną, w moim przekonaniu, cieszył się Alain Besançon, którego nazwisko było wspomniane, prawda, jego Anatomie du spectre, czy Court traité de soviétologie, to były takie książki, któreśmy wtedy studiowali, komentowali na domowych seminariach i przekazywali sobie z rąk do rąk. Ale też Raymond Aron był bardzo czytany, Jean-François Revel. Można by szereg autorów tutaj wymienić, a pomijam już klasyków myśli wolnościowej czy klasyków myśli liberalnej, takich jak Alexis de Tocqueville na przykład, który też zresztą w tłumaczeniu Marcina Króla ukazał się gdzieś szczęśliwie z końca lat 70. Pojawiały się także dzieła autorów z innej rodziny intelektualnej pochodzących, których potem mieliśmy okazję spotykać na przykład w kręgu Instytutu Francuskiego jako niezwykle atrakcyjnych gości i prelegentów, na przykład André Glucksmann, nowi filozofowie, którzy przecież, których tradycja była na pewno nieliberalna, intelektualna, ale którzy stali się żarliwymi antykomunistami w pewnym momencie i takie książki jak La cuisine et le mangeur d'homme, czy właśnie Glucksmanna, czy Bernarda Henri Lévy, książka dotycząca właśnie rosyjskiego totalitaryzmu, były też książkami, które odsłaniały nam znowuż inne aspekty, inne podejście do systemu. Te książki, a także książki, o których wspominał przed chwilą Mirek, przychodziły do nas później w puszkach z ryżem czy z mlekiem w proszku, stosownie zalakowanych. Ale to też, proszę Państwa, nie jest, by tak rzec, odkrycie Solidarności. Nie wiem, czy sobie z tego zdajemy sprawę, chociaż być może zostało to odkryte po raz kolejny, bo kiedyś wyczytałem u Jarosława Iwaszkiewicza, mianowicie, że niejaki Franciszek Maksymilian Sobieszczeński, który był zresztą dosyć porządnym historykiem sztuki, ale zarazem był donosicielem na usługach niejakiego Paskiewicza, prawda, komunikował właśnie Paskiewiczowi, że wiele książek przedostaje się drogą handlu korzennego, jako to pieprz, rodzynki i tym podobne, lub przez księgarnie i obce, przez księgarnie krajowe i obce, pod zmienionymi na okładce tytułami. Więc dokładnie ten sam chwyt został zastosowany 150 lat później właśnie przez przyjaciół francuskich i przez Solidarność. Farba drukarska w pudełkach z konfiturami śliwkowymi chyba nie przychodziła, ani ryzy papieru. To było coś nowego, tak samo jak powielacze montowane sprytnie gdzieś tam w karoserię. Spośród grup francuskich, z którymi miałem do czynienia, które nam tę pomoc dostarczały, Marcin Żyła wspomniał tutaj właśnie wspaniałą pomoc płynącą ze strony Ouest-France, która zresztą w pewnym sensie specjalizuje się, Stowarzyszenie Association, która przy Ouest-France funkcjonuje, specjalizuje się w niesieniu pomocy do różnych miejsc na świecie, które takiej pomocy humanitarnej i innego typu właśnie potrzebują. Wtedy to była Polska i wtedy ta pomoc do Polski się rozwinęła, co było też w dużej mierze wynikiem wcześniejszych przyjaźni i znajomości pana Hutin z gronem właśnie naszym, by tak rzec, między innymi z Jerzym Turowiczem, którego szanował, znał i poprzez którego nawiązał kontakty także z innymi osobami, między innymi ze mną. Ja bym tutaj chciał podkreślić przede wszystkim działalność organizacji, które były czysto prywatne, by tak rzec, bo tutaj mówiliśmy sporo o wspaniałych pomocach instytucjonalnych, ale opartych jednak w dużej mierze o instytucje, które czasami cieszyły się, oczywiście to zawsze wymagało niesłychanego zaangażowania wielu osób. Niemniej za tym stały duże instytucje, związki zawodowe, często pomoc publiczna, czy też organizacje kościelne, takie jak Komitet Obrony Robotników na przykład. Natomiast ja miałem intensywny kontakt z taką grupą, która powstała w Aix-en-Provence, którą założył Louis Martinez. To był wybitny, chociaż niezbyt płodny pisarsko-rusycysta, tłumacz Sołżenicyna między innymi na francuski, katolik bardzo żarliwy i on założył taką organizację, która nazywała się Association Polonie Liberté. Niedawno, on już nie żyje od kilku lat, natomiast niedawno jego żona, na prośbę zresztą IPN, i to akurat jest pożyteczna działalność IPN, napisała wspomnienie, które bardzo przybliżyło mi także tamte czasy. I to, co mnie szczególnie uderzyło w tym wspomnieniu, to jest nie tyle opowieść o trudach, zresztą bardzo dobrze napisana, o trudach podróży do, do Polski, o przebijaniu się przez żelazną kurtynę, o kontraście między Zachodem i Wschodem, o łapówkach, które trzeba było wręczać celnikom i policjantom na granicy i tak dalej. Natomiast jej opis tego wszystkiego, co tej całej pracy, która prowadzona była we Francji. Znaczy to, żeby przez kilka lat, dlatego że ta organizacja funkcjonowała do końca, można powiedzieć, do 1989 roku, przywiozła 80 kilka, zorganizowała 80 kilka konwojów. To nie były bardzo duże konwoje, to były na ogół dwie takie kamionetki, które przyjeżdżały, ale zawsze treściwie zaopatrzone. Natomiast żeby to zorganizować, żeby pozyskać te ciężarówki, żeby zdobyć pieniądze, żeby zdobyć te rzeczy, które były przysyłane, była ogromna cała organizacja imprez i wydarzeń właśnie w Aix i okolicach prowadzona. Były zbiórki po mszach w kościele tamtejszym, były kiermasze spożywcze, rękodzielnicze przez panie tamtejsze haftowanych rozmaitych rzeczy i sprzedawanych. Były koncerty organizowane, w których występowali często emigranci polscy albo ogólni środkowoeuropejscy, a czasem Rosjanie przebywający, emigranci we Francji. Były wykłady i tutaj Luisowi Martinezowi udawało się ściągać ludzi zresztą z różnych, że tak powiem, środowisk też i orientacji ideowych, ale bardzo wybitnych. No, na przykład na tej liście jest właśnie Alain Besançon, Martin Malia, Annie Kriegel, Norman Davis, generał Jacques Laurent, Michel Heller, Cornelis Castoriadis i jeszcze inne postacie, prawda? Więc bardzo to było ciekawe. Każdego 13 grudnia na Cour Mirabeau organizowano dużą manifestację. Krzyże z kwiatów były układane na pamiątkę tych krzyżów z kwiatów, które w Polsce. Biuletyn był wydawany specjalny i dystrybuowany pośród ofiarodawców i członków tego stowarzyszenia. Pisanie do gazet oczywiście. No i tak dalej. Znaczy, jednym słowem, ta cała praca była niezbędna po to, żeby móc konsekwentnie te rzeczy rozwijać. Wyobrażam sobie, że nie było to jedyna taka grupa i jedyna taka inicjatywa, która we Francji wówczas istniała. Było ich więcej i tę całą pracę nad świadomością francuskiej publiczności i francuskiego społeczeństwa, ta cała praca też była pracą na rzecz wolnego słowa w Polsce. I wreszcie ostatni element, który krótko jeszcze wspomnę, to jest pomoc, która szczęśliwie nie zakończyła się w roku 1989, ale wolne słowo u progu III Rzeczpospolitej nadal potrzebowało przecież wsparcia i w sytuacji, w której zmieniał się system, także system ekonomiczny i wchodziliśmy, że tak powiem, w rynkowo-kapitalistyczną gospodarkę, stawiało przed niezależnymi wydawnictwami zupełnie nowe wyzwania, do których nie byliśmy wcale wdrożeni. No więc myśmy, nasze środowisko zaznało tutaj wielkiej pomocy, muszę powiedzieć, po części zawdzięczanej temu, że ja miałem szczęście, że właśnie w czasie Solidarności w 80 roku zostałem członkiem Rady Union Catholique Internationale de la Presse, która wtedy była dosyć wpływową organizacją, gdzie poznałem kilka osób stojących na czele, między innymi zresztą François i tam poznałem, ale a także osoby, które były na czele takich wydawnictw jak Balzer Publication czy Bayard Presse, i które się sprawy polskie jakoś angażowały podczas Solidarności i były gotowe zaangażować się również później. Dzięki tym znajomościom, dzięki tej współpracy, także dzięki poniekąd trójkątowi weimarskiemu, dlatego że pieniądzom zebranym w Niemczech, a potem częściowo właśnie wydanym we Francji, udało nam się na przykład nabyć maszyny drukarskie, w sytuacji, w której się w 1989 roku otwarła się możliwość sprowadzania przez Kościół katolicki, sprowadzania poligrafii bez cła. Myśmy to wykorzystali, korzystając z dobrych kontaktów z ówczesnym metropolitą krakowskim, który jakby autoryzował jako kościelną księgarnię, która de facto była księgarnią znaku. Prawda? I udało nam się we Francji dostać w darze, że tak powiem, niektóre maszyny z drugiej ręki, a niektóre z drugiej ręki maszyny kupić po bardzo korzystnych cenach za pieniądze zebrane właśnie z kolei przez przyjaciół naszych niemieckich, więc to była jedna pomoc. Była również pomoc w postaci założenia wspólnego przedsięwzięcia, joint venture, czterech wydawców, to znaczy Znaku i 3 wydawców francuskich, którzy objęli mniejszościowe udziały w spółce powołanej wówczas Tygodnik Powszechny, po to, żeby ją wesprzeć po przyjacielsku, bo oni nie oczekiwali zwrotu finansowego, ale Tygodnik przeżywał wtedy trudności. Znak również był w trudnościach, prawda, bo była hiperinflacja, że tak powiem, nowa sytuacja gospodarcza. I ta joint venture 4 wydawców, właśnie Znaku, Ouest-France, Malzer Publication i Bayard Presse, trwała mniej więcej 10 lat, zainwestowała niezbyt duże dla naszych francuskich partnerów pieniądze, ale bardzo znaczące ówcześnie dla Tygodnika Powszechnego. Również wniosła know-how odpowiedni, redakcyjny, nowoczesny, który pozwolił się pismo modernizować. No i przetrwać najtrudniejszy moment. Zresztą podobnie w Znaku z kolei Bayard udzielił nam pożyczki, która pozwoliła nam kupić szereg atrakcyjnych książek, prawda, szeregu atrakcyjnych książek, którą potem zresztą solidnie spłaciliśmy w stosownym, we właściwym momencie. Ale to wszystko były prawdziwe, autentyczne pomoce w tym okresie, który również już zdaniem niektórych, no już była Nowa Polska, prawda, już byliśmy w nowej sytuacji, ale jednak wtedy pomoc nadal była bardzo potrzebna i ta pomoc była owocem i była dalszym ciągiem i niewątpliwie trzeba ją widzieć w takiej właśnie logice, że ona była dalszym ciągiem tego wszystkiego, co się nawiązywało i wcześniej przez Solidarnością, prawda, tych więzi intelektualnych i przyjacielskich i bardzo się zintensyfikowało w trakcie Solidarności i stanu wojennego i trwało jeszcze długo później i owocowało znakomicie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Henryk Woźniakowski, bardzo dziękuję. Z wielkim wzruszeniem za każdym razem, kiedy sięgam do książki, która była drukowana, która powstała dzięki pomocy Francuzom, które dziś zostały do mojej bibliotece. Myślę o tej pomocy i oczywiście szczególnie to ciepło z tego uścisku przyjaciół Francuzów z tamtego czasu, z lat 80. czujemy właściwie do dziś. Bardzo dziękuję. Teraz przeniesiemy się do konkretnego miejsca, konkretny adres do Instytutu Francuskiego w Krakowie, zostajemy jeszcze przez chwilę w Krakowie. Udzielać tej pomocy, czym w ogóle był Instytut Francuski Qu'est-ce que c'était cet institut français dans ce temps difficile, lugubre pour certains de nous, de la loi martiale en Pologne? Je vais commencer par la citation de Józef Tischner, Éthique de solidarité. Solidarité, c'est une norme plantée par les consciences réveillées. Chacun doit compter avec cette réalité qui est comme la glèbe sous vos pieds. Nous savons que les forêts ont leurs adversaires. Comment la forêt combat ses adversaires? La forêt combat ses adversaires parce qu'elle croit et d'autant plus devient sereine. Solidarité des consciences combat l'adversaire devenant d'autant plus conscience et solidarité. Toute autre chose n'est que secondaire. To motto do tych trudnych czasów. W połowie listopada 1981 roku przyjechał do Krakowa, do Instytutu Francuskiego, gdzie pracowałem od wielu lat, nowy dyrektor Jean-Paul z Jean-Paul w zaawansowanej książce. Okazał się od pierwszych dni człowiekiem otwartym, niezwykle ciekawym Polski, ludzi, świata, kultury polskiej. Już drugiego dnia po przyjeździe był na piwnicy pod Paranami, Wałęsa pod baranami, 3 jours plus tard, je ne sais plus comment il est arrivé au théâtre Star, une répétition de Wajda, ce qui était exclu, personne ne pouvait y aller, et il ne savait pas le polonais, je ne sais pas comment il y est arrivé. Mais il était passionné du théâtre, il a réussi à le faire. Il était à l'Institut, il a commencé à préparer son programme. Quand va s'avérer, l'a préparé en vain. Tout comprenait encore à l'université de Jardin. Il y avait la grève d'occupation estudiantine qui était en cours. À Collegium Nord, tout était bloqué, entouré de police. Mais lui, il a pris un chanteur français qui a donné un concert à l'Institut et est allé à cette grève, et toute la nuit, le français admiratif, il chantait, ils en sont sortis à l'aube, il avait les pneus crevés, les pare-brises cassés. Il a été un peu étonné, mais les étudiants lui ont dit que c'était un peu naturel dans la situation. Quelques jours plus tard, la loi martiale a été décrétée. Je disais au directeur et à sa femme qu'elle aille donner à jour à son enfant à Berlin ou ailleurs en Pologne. Ce sont des choses essentielles. S'il arrive quelque chose de nouveau, la Pologne va être fautive. Mais elle me dit, je ne vois aucune raison à cela. Les femmes polonaises accouchent ici. Je ne vais nulle part. Effectivement, Marianna est née 18 janvier. 1982, au début de la loi martiale, lorsque l'Institut, comme toutes les autres institutions, a dû révoquer les cours d'enseignement français et toutes les manifestations, le directeur a invité tout de suite les étudiants de la philologie romaine qui n'avaient pas de cours non plus et a préparé avec eux de spectacles de théâtre. Les répétitions se faisaient à l'Institut au jour le jour, les étudiants s'exerçaient. À faire du théâtre français. Ces spectacles, d'ailleurs, après la loi martiale, ont été joués à Cracovie et au théâtre Grotewska et également à l'Institut français de Varsovie, avec succès. Depuis novembre 1982, grâce au contact du directeur avec le chef de la maison de distribution Gaumont de production, le public français avait l'occasion de voir les films français et italiens les plus récents, car Gaumont, c'était surtout ces deux pays qui desservaient. Nous avons des spectacles dans un premier temps chez nous à l'Institut, mais après, dans les cinémas de Cracovie, une séance particulièrement destinée aux Français et plusieurs autres traduits. Et c'était des mois qu'on montrait 5 films dans la journée, Fellini et autres, tous les meilleurs films de l'année d'avant. Cela durait longtemps. Après son départ, encore ce contact était fructueux. Henryk en a parlé. Pour nous, pour les Polonais, dans ces temps, il n'y avait aucune offre de culture. C'était un endroit de liberté où on faisait venir des livres, où il y avait la presse actuelle. Chacun pouvait entrer, pouvait lire. On se sentait à l'Institut un peu autrement qu'ailleurs. Piwnica pod baranami, qu'on a fait sortir de son local, il y avait des récitals, des démarches, tout cela se passait. Je me rappelle, je vois, on est assis au secrétariat de l'Institut et on empaquette les manuels Mauger pour l'apprentissage de français pour un camp d'internement, pour répondre à la demande d'un dénommé Bronisław Giermek qui a voulu enseigner le français là-bas. C'est le cardinal Macharski qui nous fait passer cette commande et c'est par le cardinal que ces livres sont arrivés et servaient. Il y avait une très bonne coopération avec les pères dominicains de Cracovie. Père Kruczewski, mais pas seulement de lui, pas seulement avec lui, cette coopération existait. Il y avait une excellente coopération sur le champ de la culture. dans le domaine de la culture. Zapraszano, jak już potem można było, lorsqu'on le pouvait, plus tard, des enseignants, des philosophes, des chercheurs français, des conférences, des interventions. C'était un souffle de la pensée libre qui nous réconfortait. Et c'était très fréquenté. Parfois, il n'y avait plus de place libre pour s'asseoir. Une autre activité du directeur, c'était de passer en clandestinité les éditions clandestines. Il n'a jamais eu de statut diplomatique. Cette voiture, elle était crevée à plusieurs reprises. Lui-même, il écrivait des articles sur la situation en Pologne, aux périodiques français, sous pseudonyme. D'ailleurs, Henryk en sait quelque chose, car il a passé par ce biais-là. Grâce à ses contacts avec le docteur Jacques Rabat, cofondateur avec Bernard Kouchner, médecin du monde, à Cracovie ont commencé à parvenir les transports, des convois de livres, de médicaments, de vêtements, et également des matériels d'imprimerie, souvent accompagnés par des représentants du monde de la culture française, Simone Signorec, Michel Rocard, Glucksmann, Jacques Lebas et bien d'autres. Ils saisissaient cette occasion de venir pour rencontrer des gens, parler. Le directeur organisait chez lui des rencontres, on les amenait voir des personnes qu'ils auraient rencontrées. Je me rappelle que Simone Signoret a voulu à tout prix voir Wałęsa et son camp d'internement, mais cela, on n'a pas réussi à le lui arranger. Mais bien d'autres rencontres, on a réussi à le faire. Et moi, j'ai été terrifié à un moment lorsque, dans cette compagnie, justement, dans un grand tir, en transportant d'un médicament à Nowa Huta, chez Madame le docteur Teresa Błońska, qui s'occupait d'une pharmacie qui distribuait dans les hôpitaux ces médicaments. On s'était arrêté près de la gare Lubic. J'étais habitué à voyager dans la psychiatrie et je ne savais pas qu'il pouvait exister un véhicule plus important lorsque les chauffeurs de tramway nous ont laissé le passage. Pour moi, c'était quelque chose de formidable. Ces contacts avec les médecins, justement, ont fait lever l'intérêt des milieux médicaux avec M. le directeur et médecin Jerzy Chłapa en tête, et ont donné comme fruit qu'à l'Institut s'est tenue une rencontre fondatrice de la section polonaise médecins du monde et après médecins de l'espoir. Et c'était une coopération qui allait quelques années durant, à bourgeonner. Après, ça a commencé à aller son bonhomme de chemin et continue d'ailleurs à la fin par ce même biais. Il recevait à travers nous également de France du matériel d'imprimerie. C'était vraiment un réconfort donné aux gens à qui il semblait qu'on ne pouvait plus rien faire. Au moment où il y a eu des conférences qui ont été rendues possibles, l'Institut a rouvert, on a fait des rencontres publiques à l'Institut. Médecine et humanisme, c'était une rencontre qui nous parlait de leur assistance en Afghanistan, en mer de Chine, sur le Pacifique. On ne savait pas, c'était en temps des ténèbres, mais il y avait certainement des agents. La porte était ouverte, chacun pouvait entrer. Quelqu'un dit « Comment vous n'avez pas peur ?» Où vous avez, car on montrait en Afghanistan dans des grottes un hôpital. Vous n'avez pas peur de le montrer? Et Kouchner a dit, c'est la montagne, cherchez. Car il y avait la montagne jusqu'à l'horizon. Ici, j'aimerais mentionner aussi notre amie et collègue de l'Institut Katarzyna Sowa, qui finalement coopérait à l'organisation de tous ces événements et nous a quittés il y a une semaine. C'était une personne qui ça sur le bout de doigt toutes ces activités. Jean Bonnet, pour son activité pour Solidarité, a été décoré par Bronisław Bieremek de la Croix du Chevalier de la médaille Polonia Restitut à Paris en 14. Il a gardé de contacts très vivants avec des amis polonais jusqu'à la fin de ses jours, s'est intéressé vivement à la situation politique de la Pologne. Il voyait les Polonais lorsqu'il en avait l'occasion. Il nous a quittés au juillet cette année. Après sa mort, Victor Scherner, son successeur au poste de l'Institut François ici présent d'ailleurs, a écrit dans sa lettre adressée à moi, que j'ai transmise à sa femme. Excusez-moi de citer d'une lettre privée, mais c'est important. Il a été directeur de l'Institut dans une période libre de l'histoire de la Pologne. Les solidarités combatives pour la démocratie lui a valu reconnaissance. Après ses départs, la réputation de l'Institut a touché à son comble, dont moi, en tant que son successeur, ai pu jouir jusqu'au bout. Jean Bonnet a été grand grâce à son engagement humaniste, caractère et courage. Il a été respecté et aimé. Ses collègues et amis, disciples, surtout ceux polonais, ne vont pas l'oublier. C'est ainsi que Victor Scherner, avec succès, a continué l'action du prédécesseur à l'Institut, a joui d'un renom et d'un public loyal et fidèle. Et je dois vous dire que c'était les temps où, pour pouvoir s'inscrire au cours de français, la queue se constituait dans la nuit. Il est difficile d'y croire aujourd'hui. Grâce au contact avec Marie-Thérèse Dorido, écrivain française, assistance aux enfants polonais, association qu'elle a créée, qui envoyait des convois avec des médicaments et du matériel dans des hôpitaux pédiatriques polonais en les équipant. Par exemple, le service de pédiatrie à Nowa Huta, et après elle a élargi son action et avec la coopération avec France Liberté, on voyait des livres en Pologne. L'Institut a été doté de plus de 10 000 livres de poche. Une grande photo dans la grande salle du palais Lubomirski, couverte de livres, se trouve à l'exposition de l'ambassade de France. Il vaut la peine de le voir. Cela renchérit après les bibliothèques des universités, des lycées, des associations culturelles. Une partie en a été montrée dans l'exposition à l'université Jardon. Et bien que cela dépasse le budget, c'était les années 80, je dois avouer et ajouter que l'Institut, quelques années après la loi martiale, a été le lieu où venaient volontiers journalistes, chercheurs, cinéastes, déprimés, Alain Besançon notamment, qui était plusieurs fois, Michel Tournier, Jean Lacouture, Claude Muller, François Fabien et autres. Au mois de mars 90, André Glucksmann y a prononcé une conférence sur le titre symptomatique, « Sortir du communisme, c'est entrer dans l'histoire ». Ensemble, nous avons cru en devenant toujours plus conscience et solidarité, mais c'est avec les amis français, ceux dont je veux les remercier de tout cœur. Merci. Bardzo dziękuję. Merci. Je voudrais vous dire que je me réjouis que nous sortions par moment des années 80. Henri a évoqué les années 90. Où le soutien était toujours témoigné par les Français, c'est bien les années 80. J'ai parlé avec l'une des bénévoles qui agit sur la frontière polono-biélorussienne et qui s'occupe justement du tri des biens qui viennent de l'Europe occidentale. La France est parmi les donateurs les plus importants. Justement, l'un des colis était porté le logo Caravane. Nous allons passer à Paris. Madame Anna Bernhardt évoquera le soutien de la culture de Paris, témoigner à la culture et aux maisons d'édition polonaises. Merci. Je voudrais vous montrer quelques documents de l'Institut littéraire de Paris pour confirmer les propos de Mirosław, principalement, et pour vous inviter à travailler sur ces documents et à organiser peut-être une nouvelle conférence. En terminant l'itinéraire de combat de l'armée de Anders et en créant en 1986, donc 75 ans, l'Institut littéraire à Rome, Jerzy Giedroyc, est parti du principe que la seule arme qui est à sa disposition dans la lutte politique, en tentant d'agir sur la société polonaise, c'était la parole imprimée. Les obus sous forme de tomes, de volumes successifs publiés dans la localité de Maison-Lafitte ont contribué à abolir le régime communiste et à inspirer de nombreuses personnes. 637 volumes de Cultura, 170 volumes de cahiers historiques, et plus de 400 titres de livres, pour ne citer que quelques noms, Miłosz, Herling-Grudziński, Bobkowski ou Chłasko. Un an après la fondation de l'Institut, la décision a été prise de le déplacer de Rome à Paris. La Maison de la Culture, inchangée depuis 1954, comporte aujourd'hui des archives et est un lieu de travail pour des scientifiques, journalistes, écrivains, sociologues, mais également des instituteurs accompagnés de leurs élèves. Les liens de la culture de Cultura de Paris avec la France est un sujet très vaste et très intéressant que l'on pourrait commencer par la lecture d'un texte de Jerzy Giedroyc intitulé « Ma France ». Je vous recommande de consulter le portail cultura.paryska.com en lisant la correspondance de Józef Czapski avec ses amis français. Il a été question de livres et de la langue française dans des camps d'internés. Un excellent exemple de cours prononcés en polonais sont les conférences de Czapski à Griazowiec, mais c'est là une histoire. On pourrait ajouter les textes de Konstantin Jelenski. Mais ce soir, nous parlons du soutien de Jerzy Giedroyc adressé à la maison d'édition indépendante. Il ne pourrait faire sans la bienveillance et l'appui des amis français, sans le consentement de l'administration française. Je voudrais juste quelques idées, ou plutôt vous montrer des pièces, des documents qui témoignent du soutien des maisons d'édition indépendantes à Maison Lafitte, et pour inciter les étudiants et les chercheurs à travailler sur ces problèmes. Jerzy Giedroyc, dès que l'occasion se présentait, soutenait l'opposition et lorsque Solidarność a explosé, ses efforts ont redoublé. Le soutien de Kultura de Paris pour la Pologne est documenté dans la section Aide, od 1953 roku do 1990. To jest naprawdę wiele setek stron materiału. Jak widzimy w opisie katalogowym, również materiałów w języku francuskim. Są to listy, notatki redaktora, dokumenty o przekazywaniu dobrej pomocy, adresy, pokwitowania odbioru pieniędzy, jednym słowem kopalnia wiadomości. Bordereaux de réception, Osobnym działem jest dokumentacja dotycząca powołanego z inicjatywy Jerzego Giedroycia Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze Finanse Polskie indépendante et à la science polonaise évoquée par Mirosław, créé par Giedroyc, c'est un sujet séparé, déjà élaboré par le deuxième secrétaire de ce fonds, par Wojciech Sikora. Ale przybliżmy się do roku 1981. Listopadowa kultura zaczyna się od apelu do czytelnika, którym redaktor istnieją i nadal muszą istnieć dziesiątki oficyn wydawniczych i pism. Ich zasługą jest odnowa, która wybuchła w 1980 roku. Ich zadaniem jest jej utrzymanie i maintenir ce renouveau et à l'approfondir. Giedroyc a publié la création du Fonds national d'édition. Suite à cet appel pour financer des maisons d'édition indépendantes, dans le même numéro est publié un accord sur la coopération de l'Institut avec la maison d'édition Nova. On peut trouver les originaux de cet accord dans les archives ainsi que quelques photos commémorant le moment de la signature de cet accord à Francfort. L'appel a été reçu avec bienveillance, des versements ont été relevés dans des tomes suivants de Cultura. Juste après la proclamation de la loi martiale, le rédacteur a suspendu les versements sur le fonds d'édition nationale créé en novembre, en appelant un soutien général aux personnes subissant des répressions. Mais les versements ont continué d'affluer venant du monde entier. Cultura a collecté de l'argent pour la presse clandestine. Par exemple, dans la Cultura de décembre 1980, nous pouvons lire qu'un versement anonyme de New York pour des maisons d'édition paysannes. C'est le mythe des paysans qui ont émigré aux États-Unis et qui ont envoyé de l'argent. Donc, c'est w 1983 roku Giedroyc przedrukował z pracy podziemnej notatkę o powołaniu Funduszu Drukarskiego imienia Władysława Głowackiego. Tutaj dodam, że był to zecer w podziemnej drukarni, który składał pierwszy numer Robotnika w 1894 roku. Numer zredagowany przez dzisiejszego naczelnika państwa Józefa. I w kolejnych numerach Kultury pojawiają się wpłaty na ten konkretny cel, czyli Fundusz Drukarski. Ile pieniędzy zebrano w ten sposób? Kultura skrupulatnie odnotowywała darowizny. Można więc policzyć tym łatwiej, że wszystkie numery miesięcznika są dostępne w wersji elektronicznej na portalu kultura.paryska.com. Sur le site web kultura.paryska.com. Peut-être que quelqu'un relèvera ce défi. Et en outre, dans les archives de l'Institut littéraire, dans la section édition indépendante, on peut trouver plusieurs centaines de pages de documents dotyczących kontaktów z wydawnictwami niezależnymi w Polsce w okresie pendant la période de 1981-1989. Jest to wiele listów, spisów, analiz od przedstawicieli wydawnictw podziemnych, a nawet mikrofilmy z tekstami. Regularnie też na łamach Kultury ukazywały się opracowania, analizy i informacje o niezależnym ruchu wydawniczym w Polsce. I to było ważne dla ludzi tutaj drukujących i pracujących podziemnie. Adwokarzy podziemni z kolei poczytywali sobie za pół honorowy i dzieła wycierały do Maison Lafitte. Zbiór ten znajduje się teraz na pierwszym piętrze w archiwum, częściowo tylko przez wolontariuszy uporządkowane i skatalogowane. Szczególną satysfakcję mieszkańcom Domu Kultury sprawiały przedruki w prasie podziemnej artykułów i książek Instytutu. Cytuję, nasze archiwum wydawnictw podziemnych jest chyba dzisiaj największe na świecie. Pisał w 1986 roku Jerzy Giedroyc do Herlinga-Grudzińskiego. Korespondencja ta zawiera masę bardzo konkretnych informacji o pomocy przekazywanej. Ale cała historia mogłaby się potoczyć inaczej. We wrześniowej kulturze w 1950 roku Leon Furatik, a pod tym pseudonimem ukrywał się Jerzy Stachowski, opublikował artykuł zatytułowany Technika drukarska przeciw sklerozie przemysłu książkowego, w którym przedstawił nowe maszyny drukarskie typu Verytype. Zachwycony tym wynalazkiem napisał od razu do przedstawiciela kultury w Ameryce o ewentualnym wykorzystaniu tego wynalazku za żelazną kulturę. I teraz cytuję list Jerzego Giedroycia. Nasze możliwości rozreklamowania tego wynalazku są bardzo duże. Możemy spopularyzować go wśród organizacji ukraińskich, z którymi jesteśmy w dobrych kontaktach i które są bardzo ruchliwe. Również mamy dobre dojście do imigracji węgierskiej, rumuńskiej i litewskiej. Rozpoczynając penetrację na teren niemiecki, można by również z tym wynalazkiem zainteresować działaczy podziemnych z Niemiec Wschodnich. Najważniejszym wyczynem propagandowym, jaki możemy zrobić, jest zapropagowanie Verytyperów w Polsce, dokąd docieramy. Jak pan wie, wysyłamy tam około 400 egzemplarzy kultury. Ponieważ Niemcy, skoro ludzie przyjeżdżający z kraju do Paryża, więc posiadają sami aparat, moglibyśmy nawet w pewnym sensie przeszkolić szereg ludzi. Myślę, że dyrektor kodeksu będzie nam na tyle sprytny, że zorientuje się, że w razie jakiegokolwiek konfliktu może spodziewać się masowych zamówień ze strony władz amerykańskich, które będą chciały zaopatrzyć ten sprzęt w przyszłe podziemie europejskie. Należy jednak zwrócić uwagę na parę rzeczy, a mianowicie, że było wskazane, by fabryka posiadała asortyment polskich ścian. I dalej. Nie mam wielkiej nadziei, by to wszystko się udało, gdyż byłoby to zbyt dobrze, ale gdyby się udało, byłby to największy ewenement naszej pracy kulturalno-politycznej. Koniec cytatu listu Jerzego Giedroycia z 1950 roku. Firma amerykańska nie podjęła wyzwania i trzeba było czekać na lata 70. i na powstanie podziemnych wydawnictw. W międzyczasie Jerzy Giedroyc też publikował, tutaj pokazuje to, o czym mówił Mirek Chojecki. To są miniaturki kultury. Nie wiem, czy młodzież, młodsza młodzież, to jest sama młodzież, ale jest ta młodsza młodzież może tego nie znać. Jest tutaj przywiozą, żeby pokazać. Ale wiele innych pomysłów na szczęście udało się Jerzemu Giedroyciowi zrealizować na gościnnej ziemi francuskiej, a ślady te zachowały się w Archiwum Instytutu Literackiego i czekają na opracowanie. Zapraszam. Elles attendent dans les archives de l'Institut littéraire. Je vous invite à les consulter. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy też za prezentację. Merci, merci de votre présentation également, mesdames et messieurs. Po tej przejażdżce, po tej panoramie, après ce voyage, ce panorama que nous avons parcouru, ces quatre témoignages écoutés, sont venus aux questions, observations, remarques. Je vais vous passer la parole, soutenue par la demoiselle Mirosław. Tak, znowu ja, okej. De nouveau moi. Bo ja nie mam żadnego pytania. Pas de question, mais j'ai une information. Le 2 décembre, à la télévision polonaise publique, on va montrer un film. Nous n'avons pas été seuls. C'est un film sur les gens, sur l'aide portée par le monde à la Pologne, à Solidarność, à l'opposition en Pologne. Je vous invite à le voir. D'autant plus que parmi les présents en cette enceinte, il y a aussi les participants de ce film. Qui a fait ce film? Janek Czarlewski, le fils de Sławek. Merci, nous allons le voir. Nous avons une question de la plateforme Zoom de Jerzy Baczyński. Je vous en prie, monsieur. Tak? Słychać? Dobry, witam wszystkich uczestników. Jeszcze raz dziękuję za zorganizowanie tej konferencji. Ja się przyłączyłem, dlatego że też na marginesie tych historii to jest również i część mojego życia, to ważna. Ja się znalazłem w Paryżu kilka miesięcy przed stanem wojennym jako stypendysta takiej francuskiej organizacji Journalista en Europe. Wtedy jako młody dziennikarz Życia Warszawy, no i stan wojenny zatrzymał mnie we Francji na długo, bo wróciłem dopiero w 1983 roku. Zaraz po stanie wojennym, tak jak wielu tutaj spośród nas, zjawiłem się na spotkaniu wtedy anonsowanym w mediach, gdzie tworzył się Komitet Koordynacyjny Solidarności, a potem już współpracowałem z Belenem Blusztajnem, tylko szkoda, że dzisiaj z nami nie ma, ale wiem, że będzie uczestniczył w jakiejś podobnej konferencji we Francji. Ale włączyłem się dlatego, żeby przypomnieć historię związaną też ze mną osobiście, która jakoś w tych wspomnieniach o Polsce, Francji i stanie wojennym, pomocy Francuzów dla Polaków, którzy wtedy utknęli we Francji, także tych, którzy zostali zablokowani w Polsce. Ona jakoś się nie przebiła, co mam też do siebie trochę pretensji. To jest, będę mówił parę słów o organizacji, która się nazywała Solidarité Presse Pologne. To było stowarzyszenie francuskie, które zostało założone na początku 1982 roku przez dziennikarzy z syndykatu dziennikarzy francuskich CNJ. I oni wtedy byli poruszeni, tak jak wszyscy Francuzi, co się stało i chcieli coś zrobić dla dziennikarzy, którzy w Polsce tracili pracę, także dla tych, którzy znaleźli się przypadkiem w jakichś wyborów życiowych we Francji. To stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Mnie powierzono funkcję sekretarza generalnego tego stowarzyszenia, ale prezesem został człowiek, który jest jedną z takich ikonicznych postaci francuskiej kultury i dziennikarstwa, Jean-François Cannes. Eseista, autor książek, wciąż jeszcze żyjący, dzisiaj ma 80 parę lat. Z kolei ze strony SNJ organizatorem i partnerem był wtedy sekretarz generalny syndykatu Jean-François Calmont. Ja wspominam tych ludzi, bo nigdzie w tych historiach ich nazwiska się nie pojawiają, a byli oni bardzo zaangażowani w pomoc dla dziennikarzy. Myśmy robili wtedy to, co właściwie wszystkie te organizacje, o których dzisiaj mówiliśmy, robiły, czyli zbieraliśmy pieniądze, także organizując takie publiczne eventy, sprzedaż badży Solidarności po franku, po 2 franki. Mieliśmy klub. Najpierw w mieszkaniu François Talmonda, potem spotykaliśmy się w jakichś kolejnych lokalach, gdzie zapraszaliśmy wszystkich dziennikarzy, którzy wówczas zostali zablokowani w Paryżu, we Francji. To bywało czasem kilkanaście, 20-30 osób przychodziło na te spotkania. Pisaliśmy listy protestacyjne, organizowaliśmy manifestacje, to co działo się we Francji intensywnie w tym 1982 roku. Jednocześnie Grupa tych naszych współpracowników z Solidarité Presse Pologne, ona stanowiła też ksiąg zespołu redakcyjnego biuletynu Komitetu Koordynacyjnego Solidarności, którego jakby szefem nieformalnym był Seweryn Bronstein. Myśmy to wydawali w siedzibie CFDP przy Ricadet. I to była regularna publikacja, no, wychodząca co tydzień, co dwa tygodnie, często też takie monografie poświęcone temu, cośmy wtedy mogli zebrać, czyli losom ludzi kultury w Polsce, dziennikarzy. Tam to też już tylko, jak pozwolicie Państwo, wspomnę tylko kilka osób, które były, żeby chociaż dzisiaj te nazwiska padły. Tam był między innymi taki bliski współpracownik Olaf Gaj, informatyk, potem zresztą nawiasem mówiąc wiceminister nauki w pierwszym rządzie PiS, wtedy pracownik naukowy z Łodzi, był Karol Stein, była też Basia Szczepańska, którą przed 2 miesiącami odwiedziłem we Francji, ona ma już dzisiaj 93 lata, była takim sekretarzem tego naszego biuletynu, a jej zięciem jest też nasz ówczesny współpracownik Tomek Łabędź, który pracuje w Maison Lafitte, zajmuje się informatyką dzisiaj, więc tak te nasze losy się domknęły. Chciałem tę historię przypomnieć, gdzieś to było powiedziane, czy nawet nagrane z wdzięczności dla ludzi, z którymi miałem wtedy też wielki zaszczyt pracować przez ten jeden z najtrudniejszych okresów też w moim naszym życiu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo redaktor Jerzy Baczyński. Merci, le redakteur Jerzy Baczyński, hebdomadaire politique. Ce n'est pas peut-être le hasard que le gros du soutien qui vient aux médias indépendants à l'Est, c'est justement le soutien basant sur l'idée de la parole. Andrzej a été promu au prix Grande Presse. Nous avons encore des questions sur Zoom. Je passe la parole à... Qui veut la prendre? Pani Małgorzata Moneta-Zdziech, bardzo proszę. Małgorzata Moneta-Zdziech, je vous en prie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo organizatorom za tak interesującą konferencję. Nie uczestniczyłam, nie mogłam wysłuchać pierwszego panelu, stąd moje pytanie. Czy Państwo wspomnieniach przypominają także działania i pomoc francuskich środowisk na rzecz aktorów i aktorskiego bojkotu? Nie wiem, czy w czasie pierwszego panelu widziałam, że był pan Andrzej Seweryn, wspominał o takich działaniach. Chciałam powiedzieć, że między innymi pani Ariane Mnuszkin i Teatr du Soleil, jak Międzynarodowa Organizacja Obrony Artystów, a très bien, brawo, Association Internationale de la Défense des Artistes miało bardzo wiele wkładu i takiej dobrej energii na to, aby bojkotujących publiczne radio i publiczną telewizję w tym trudnym czasie, a przypominam, że innych mediów poza niezależnymi, o których Państwo mówią, wtedy nie było. I ta piękna postawa tego obywatelskiego nieposłuszeństwa w wykonaniu aktorów może być tylko zachętą do tego, że nawet w takich czasach zawsze jest możliwość obrony prawdy i obrony ideałów, które są nam drogie. Także chciałam przypomnieć o tej wspaniałej akcji w 40. rocznicę stanu wojennego. Wydarzenie to zostało wyparte zupełnie ze społecznej pamięci i bardzo rzadko się do niego powraca. Dziękuję serdecznie za te wspomnienia. Merci beaucoup de cette contribution. Encore une question de Krzysztof. On vous écoute. Dzień dobry. Bonjour. Halo? Słychać pana. Doskonale. Ja po pierwsze chciałbym raz jeszcze wyrazić głębokie podziękowania dla tych setek bezimiennych często Francuzów, którzy nam pomagali. Ja byłem imigrantem w 1982 roku. Działałem w Komitecie Solidarności w Paryżu. Mirek jest w stanie to potwierdzić, bo pracowaliśmy razem w towarzyszeniu Kontakt. I pracowałem także w takiej organizacji Solidarność avec Solidarité avec Solidarność w Saint-Denis-de-Bois. I jestem, że tak powiem, ogromnie pod wrażeniem ich pomocy i ale chciałem nawiązać do tego, co powiedział Jurek Baczyński przed chwilą, mianowicie pomocy dziennikarzom. I tutaj wspomnieć o jeszcze jednej organizacji, która także bardzo pomagała, która jest do dzisiaj założona przez Roberta Anna, Reporters Sans Frontières. Oni dzisiaj pomagają także Białorusi, więc myślę, że przekazywali pieniądze dla naszych kolegów, którzy byli wtedy uwięzieni w stanie wojennym, zrobili naprawdę bardzo dużo. Podobnie jak syndikat generalny żurnalistów Force Ouvrière, które niezwykle pomogło w tym, żeby przyjąć ówczesne Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które było zawieszone do Federacji Internacjonalnych Żurnalistów. L'association des journalistes polonais qui a été suspendue soit admise au sein de l'association internationale du journalisme. J'ai eu le plaisir de les représenter au congrès, mais tous les collègues de cette association ont reçu les cartes. Tout cela passait par mon local de Fédération internationale des journalistes. On parle de la France, mais il est bon peut-être de dire une phrase au moins du comité de coordination de solidarité à Bruxelles, dont Mirek Chojecki et Sławek Czarlecki ont été membres. Il mentionnait également Jurek Milecki et les gens qui ont coopéré avec lui au sein de ce comité, car ça a été un travail énorme pour Solidarność. Voilà, ça sont des souvenirs historiques. Merci beaucoup. Bardzo dziękuję, pan Krzysztof Turowski. Merci, Krzysztof Turowski. Le temps touche à sa fin, celui imparti à cette conférence à nous. Mais encore une question du chat et après un commentaire de Henryk Woźniakowski. Permettez-moi de lire la question. Quelles sont les causes de ce que la solidarité à la France en Pologne a duré 10 ans? I Francuzi nie zmęczyli się polską tematyką. Pytam ze względu na praktycznie, bo teraz często czuję, słyszę, że od Białorusi i Ukrainy Europa też jest zmęczona. Dla Ukrainy przez 7 lat dla Białorusi przez rok. Zastanawiam się, kto z Państwa mógł odpowiedzieć na pytanie, przynajmniej pewnie wszyscy. Jak to się stało? Co się takiego dzieje? Na czym te więzy polegały? Rzeczywiście trwało to justement bien plus qu'une décennie. Je pense que lorsque les gens s'engagent à quelque chose, avec conviction, à assister les autres qui sont en nécessité, c'est un réflexe élémentaire et bien entendu qui donne satisfaction à ceux qui aident. Et cette assistance et aide, il est très important justement que Henryk en ait parlé, car moi également j'ai été retenu en France à l'époque et nous avons vécu à chaque pas cette assistance et cette bienveillance de la part du commun des mortels des Français lorsqu'ils apprenaient qu'on était polonais. Nous avions des atouts sans rien faire. C'était vraiment magnifique. Il y a également des fruits visibles de cette assistance et aide. C'est toujours important de voir les résultats de l'aide. Par exemple, le mouvement d'imprimerie clandestine a été celui qui a donné ses fruits. Deux phrases peut-être à ajouter à ce qui a été dit par Mirek Chojecki, en passant de Anet Labory et du centre d'entraide intellectuelle de la Fondation. na fondacją, qui donnait des bourses, notamment badaczom, dziennikarzom. Chciałem powiedzieć, że poza tym ona również właśnie zaopatrywała, że tak powiem, w te idee zmaterializowane w książkach, a z niezwykłej obfitości do tej pory była przysłanych, przywiezionych, przemyconych w różnej formie, otrzymanych właśnie za pośrednictwem Fondacją d'Entraide Européenne, która była, zresztą nawiasem mówiąc, takim jakby ostatnim aktem istnienia, by tak rzec, Kongresu Kultury, stworzonego w 50-tych latach, który potem przeżył swoje złote i upadki. A jeszcze do Jean Benet, który był wspaniałym przyjacielem i stworzył fantastyczną przestrzeń wolności, atmosferę wolności w Krakowie. Extraordinaire de liberté à Cracovie, je voudrais ajouter un mot. Un aspect libertaire de son action, à savoir Jean Benet, un jour, il m'a fait entrer dans son garage. On peut le dire déjà aujourd'hui, c'est avéré que dans des pots, il y avait des plantes tam, prawdę powiedziawszy, właśnie u niego też użyłem tej rośliny po raz pierwszy w życiu. Zresztą bez żadnych efektów więcej, gdyby czy ona była taka naprawdę to zioło. Cette herbe pour la première fois sans aucun effet, je ne sais pas si elle a vraiment de terre. Ciebie nie ośmielił się ciebie zdeprawować. Peut-être qu'il n'a pas osé te dépraver, mais il m'a reconnu suffisamment résistant moralement pour me faire subir à l'épreuve. Ça a été très agréable. Et ce qui reste inoubliable également, c'est des entretiens avec Foucault, Simone Signoret qui sont venus en même temps. Je me rappelle, Simone Signoret régnait dans le salon. Tu y as été également. Nous, avec Foucault, on était assis par terre, il n'y avait pas de chaise dans un coin, et lui, il me posait des questions de ce que les jeunes croyaient. Je n'en étais plus, mais j'étais peut-être le plus jeune de la société. Et probablement il en a fait na oficjalnej konferencji, to co się będzie działo na ostatnim panelu. Des témoignages lors de la deuxième conférence, alors je me demande ce qui va se passer au dernier panel. La dernière question, je passe le micro. Je voudrais répondre à la question de cette jeune fille sur comment expliquer cet engagement sur le long terme. Mais parce qu'au départ, il s'agissait d'un combat pour la liberté, pour la création d'un syndicat. Il y avait un véritable, au-delà de l'entraide, de l'aide humanitaire, il y avait un combat politique, et je pense que c'est très important de le rappeler. Pour certains, la lutte contre le communisme a été aussi un élément majeur de ce soutien à l'opposition en Pologne pendant toutes les années 80. Je pense que c'est important de rappeler qu'il y a, au-delà d'une aide humanitaire, des combats pour le respect des droits de l'homme, pour la liberté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce combat devrait revenir aussi sur le devant, étant donné ce qui se passe aujourd'hui en Pologne. No, proszę Państwa, bardzo dziękuję. Niecnie przedłużyliśmy ten drugi panel. Zaraz, już niebawem zacznie się trzeci. Jestem bardzo Państwu wdzięczny, Pani Anna Bernhardt, Elżbieta Jogałła, Henryk Woźniakowski, nieobecny już Mirosław Chojecki. Dziękujemy bardzo. Bardzo się też cieszę, proszę Państwa, że w czasie tego panelu padały konkretne nazwiska, konkretne nazwy instytucji. To jest szalenie ważne, żeby nawet po tych 30-40 przecież już latach nazywać i pamiętać. Bardzo dziękuję. Oddaję głos Panu Dyrektorowi. Dziękuję. I zanim wszystkich zaproszę na przerwę kawową, avant que de commencer tout le monde à la pause café, nie mogę sobie pozwolić nie przypomnieć, że nasz ośrodek, ne pas me permettre de rappeler que notre centre qui aujourd'hui a l'honneur de vous accueillir a été le lieu où Monsieur Foucault a connu pour la première fois la Pologne. Il est venu ici pour être le premier directeur de ce centre. Donc la boucle est bouclée. Maintenant, je vous invite au café et au petit four. Avant 4 heures, vous revenez ici, s'il vous plaît, car à 4 heures, pile, on recommence. Merci.